się zobaczą na religię, tak co, na religię takie powiedzenie, gdzie poddaje naszą pobożność, która gotowa jest manifestować się wobec tych, którzy Matkę Bożą obrażają, znieważają. Jest ona moją matką, jest ona naszą matką i tak jak obraza matki ziemskiej, doczesnej, która dała nam życie, są szczególnie bolesne, tak tym bardziej bolesne jest wszystko to, co znieważa najświętszej Maryi Panny. Szczególną znieważą jest obecność Madonny, której samo imię jest bluźnierstwo, ponadto programy, które ona przedstawia, piosenki, które śpiewa, treści, inscenizacje, które urządza, są jakimś szyderstwem z pobożności katolickiej, z Matki Bożej i dlatego czułem się zobowiązany do tego, żeby sprzeciwić się obecności Madonny i w Warszawie na Wołowie i to właśnie 15 sierpnia jest tutaj największy święto Matki Najświętszy jest to również święto Powierza Polskiego, pamiętna sług nad Wisłą. Matka Boża uratowała naszą ojczyznę przecież wielokrotnie w dziejach. Wówczas też 15 sierpnia 2020 roku. No a teraz ma się pojawić w tym właśnie dniu osoba, która Matkę Bożą znieważa. Szczególną pobudką był dla mnie artykuł Stefana Mentrzena, dziennikarza z pisma niemieckiego Witamis Post, który napisał, że wielkanocnym tygodnika warszawsko-praskiego Idziemy, artykuł zatytułowany Nowa Królowa Polski ze znakiem zapytania. I tak krótko scharakteryzował Madonnę i jej występy i ocenił zaproszenie jej do Warszawy jako izjewarę z Matki Najświętszej, którą nazwał antymadonną. Antymadonną zwiastującą przyjście Antychrysta. I próbą, nazwał to próbą uderzenia również w katolicką kulturę i tradycję naszej ojczyzny, szczególnie miłości wobec Matki Najświętszej poprzez całe dzieje Polski, poczynając od chrztu Polski. Pierwsze kościoły, które były przecież w Polsce budowane i konsekrowane, były właśnie pod wyzwaniem Najświętszej Marii Panny. I kiedy nadarzyła się sposobność, żeby tekst dawił mi konkretu, dzięki przyjemności pana profesora, to uczyniłem. A zaraz potem przyszły trzy zaproszenia do telewizji, do TVN-u, do jakiejś telewizji kablowej, powiedziane mi nazwa, ale wyleciało mi z głowy. Superstacja? Nie wiem. Nie oglądam ani i na posadku ostatnio, czy w posadzie był ten problem, czy nie, nie wiem. Poza się pan też proszę o wypowiedź. My tutaj wczoraj odbywaliśmy, a więc też nie mamy telewizji. Żadnych sygnałów, czy to jest... Wiem, że było. Było. Wiem, że było, tak. A ile z pani próbowali, czy to było? Nie. Czy będziemy w pewnym razie ta osoba, która jest tego kanału kablowego ze mną rozmawiała, miała wrażenie, że bardzo by się wyjdzie. Dobrze, wyjdzie, takiego mnie wrażenie. I podobnie osoba z Polsatu. Też robiłem wrażenie osoby fizycznej i kulturalnej i czującej tę sprawę. Czyli żadnej agresji nie doświadczyłem ze strony przedstawicieli tych trzech telewizji. Dwóch. Trzech. Kochanka była bardzo agresywna. A tam był się. A nie, przepraszam, tak, tak, rzeczywiście. Ale słyszałem dużo pewnych sprzeciwach ze strony mojej. Ale co dalej będzie? Wydaje mi się, że dobrze ten temat został jakoś poruszony. Chociaż różni moi znajomi próbowali mnie zniechęcić, bo było to podziwiane tego, kto na to i posługiwano się dwoma argumentami. Też ten. Że napędzę tylko jeszcze paru kibiców i chętnych, żeby posłuchać i zobaczyć, co też tam Madonna przedstawia sobą. Pierwszy argument, a drugi, że różni poważni ludzie uważają za radiatę, za nawiedzonego, za szumowego.
No i ponieważ moi znajomi w końcu nie chcą się teraz reszli przedmiotu i podjął się w ten sposób kompromitowo, dlatego właśnie nie będę na to podejmować, ale no właśnie jeszcze nie zrobiłem nie spotkało. To już nie pierwszy raz. Proszę? Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami, niepokalane serce Maryi.